Cześć, jestem Bartik z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dzisiaj opowiem wam kompletną historię ciekawego gatunku filmów na YouTube, mianowicie animacji 3D. Materiał został podzielony na rozdziały, aby łatwiej było ugrupować wszystkie dane. Czeka nas długa podróż, więc zacznijmy. Aby użyć początki tego gatunku, musimy przenieść się właściwie prawie na sam początek istnienia strony YouTube. Kontent z animacjami trójwymiarowymi rozpoczął ten film. Pewnie najstarsza taka animacja na całej platformie, a przynajmniej ja starszej nie znalazłem. Nosi po prostu tytuł 3D Animation i został opublikowany przez X Moonstone X. Nie jest on jego autorem, tym zaś jest Michael Logue. Film pojawił się na YouTube 10 października 2005 roku. Druga najstarsza animacja na YouTube to Christmas Ornaments. Została opublikowana 25 grudnia 2005 roku przez kanał John Rhodes. Film nie jest jednak jego autorstwa. Autorem jest Aaron Ramirez. Do rozwoju tego gatunku w bardzo dużym stopniu przyczyniła się Jumpa, tworząc swoje animowane teledyski. Ich pierwsza animacja została opublikowana na YouTube 26 stycznia 2007 roku i przedstawia postać bałwana nazwaną Fred Frost. Pojawił się na kanale Jumba All Stars. Zanim przejdziemy dalej, obejrzyjmy jeszcze kilka ważnych filmów z początku tego gatunku. W roku 2011 powstał bezwarunkowo jeden z najbardziej legendarnych filmów na YouTube. Jest on animacją trójwymiarową. Hungry Hungry Piggies to animacja autorstwa Tommy LG 1992. Jest to absolutny klasyk, zarówno jako content Angry Birds i animacji 3D. W roku 2011 działalność rozpoczął też inny kanał związany z tą grą. Fun Video TV, który znany jest właśnie z tego, że jego twory są dość specyficzne.
między rokiem 2013 a 2014 rozpoczął się fenomen, który istnieje do dziś, mianowicie filmy krótkometrażowe. Najważniejszymi są Dead Friends, Watermelon, Alarm czy Changing Batteries, które było często używane w filmach typu Spróbuj się nie popłakać. W 2012 został również stworzony fragment pilotażowy filmu CGI Yellow Submarine z Beatlesami w roli głównej. Nie został on odebrany zbyt pozytywnie i film ostatecznie porzucony. What's the matter, John Love? Blue Meanies? Newer and Blue Meanies have been sighted in the vicinity of this theatre. There's only one way to go out. How's that? Singing! Około roku 2014 na YouTube pojawiały się również animacje z gry Clash of Clans w formie teaserów, w tym jeden zrobiony w 360. W latach 2017-2019 na YouTube królowały animacje 3D z FNAF-a. Takich filmów była masa, a kanały, które je tworzyły, zdobywały ogromną popularność. Oprócz tego, nadal powstawały też krótkometrażówki. Jednak dnia 7 lutego 2023 animacje 3D na YouTube zmieniły się na zawsze, a to za sprawą tego filmu. Ta krótka animacja sprawiła, że YouTube został zalany falą podobnych treści, na zawsze niszcząc społeczność animatorów 3D. To już koniec dzisiejszego filmu. Ja się z wami żegnam, cześć.